Witam serdecznie na rejsie po Zalewie Zegrzyńskim z Warszawy na Zalew Zegrzyński do Serocka i z powrotem, a moim gościem jest Barbara Sówka, prezes Związku Niewidomych w Legionowie. Może już ściśle niewidomych i niedowidzących, bo na szczęście w związku z postępem medycyny tych niewidomych jest już niewiele. Na czym polega nasza działalność? Staramy się integrować środowisko osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku, integrować to środowisko, pomagać w miarę potrzeby w wielu osobistych problemach, czynnościach życiowych, organizować jakieś wspólne wyprawy, spotkania. Na przykład jeździmy do teatru razem, zdarzało się do kina, organizujemy wycieczki. Bardzo dużo pomaga nam Urząd Miasta w Legionowie, który nam co roku finansuje, dostajemy pewną kwotę, dzięki której możemy wyjechać, tak jak dzisiaj jesteśmy na wycieczce, rejsie Warszawa, Serock Warszawa i w pięknej pogodzie spędzamy miło cały dzień.